Witam w kolejnym wideo i w opisie do unboxingu karty Asusa Randeon R970. To jest to pudełko. Kto nie widział, to zapraszam do oglądania. Teraz powiem trochę o specyfikacji, bo nie mówiłem. Karta ma na pokładzie 2 GB RAM-u DDR5 i jest to karta OC od Asusa, trochę podrasowana. I zmierzmy jej długość, bo to jest ważne, to mniejszych komputerów nie wejdzie. Jej długość wynosi 22,5 cm, ale jakby tu zmierzyć do końca chłodzenia. I przejdźmy teraz do montażu tej karty. Oczywiście trzeba odkręcić dwie blaszki podwójne. Jedna wkręcona blaszka, cała widoczność. Jeśli się interesujecie, to jest mój komputer, na swój pokład właśnie montuję tą kartę, moją specyfikację będzie, mogę umieścić w opisie, jeśli będą chętni zobaczyć, jaką mam. Karta długa, o tym co mówiłem, są te kable, mieści wszystko. Się zmieściłem. Muszę odkręcić tą blaszkę, podkręcić niepotrzebnie pierwszą blaszkę. Druga i trzecia jest potrzebna, żeby kartę tutaj umieścić. Odkręcamy. Wkładamy. Dobra, wszystko jest ok. Teraz przykręcę ją na śrubę. Na razie w tym wideo przykręcę tylko jedną, żeby nie przedłużać. Tak jak mówiłem, zasilanie 6-pinowe. Tutaj podłączamy. Teraz poszukajmy kable PCI Express 6-pin. Mojego zasilacza OCHA podpinamy i wszystko jest gotowe. Tak się prezentuje ta karta w moim komputerze i dalej przejdę na komputer, podłączę i podłączę pod 3D Marka, zobaczymy jaka jest wydajność Windows i trzymam.